Przewijanie rzecz o poetkach. Przez drogi zbawienne, alias informacja życia, od jaśnie oświeconej księżny jej mości, Franciszki Urszuli z Korybutów Wiśniewieckich, Rebzi Biłowej, wojewodziny wileńskiej, hetmanowej wielkiej, wielkiego księstwa litewskiego, córce swojej, Annie Marii, dane roku 1732. Punkt 6. Nie zazdrość nigdy niczego nikomu. Tym się kontentuj, co mieć będziesz w domu. Znaj, co jest w inszych oraz chwal dobrego. Nie gań przez zazdrość przyjaciela swego, bo ta zwyczajnie, gdy się w sercu wpije, swoje wynosi, tłumiąc cnoty czyje. A choć kto chytrze pochwali twe zdanie, pozna, że w sobie masz upodobanie, które nie w inszych, tylko wszystko w sobie widzą, zdradliwych chwał nadają tobie. Zazdrość do cenzur prowadzi i złego, więc proszę córko, wystrzegaj się tego.